Cześć. Słyszycie głos, nie widzicie poruszających się ust ani poruszającego się obrazu. Witam Was w kolejnym odcinku. Komentarz ten dogrywam już patrząc na to wszystko w komputerze. Dlaczego w ten sposób? Posłuchajcie przez chwilę. Witam Was w kolejnym pierwsza sobota. No właśnie, przepraszam Was za to. Coś mi tu szwankuje, mój futrzak, mój mikrofon. Muszę się temu przyjrzeć, muszę po prostu poczekać na jakąś wietrzną pogodę, już nie na wyjeździe jakimś na pociągach, tylko wprost koło domu pofilmować i zobaczyć, o co chodzi. Podejrzewam, że są to efekty. Chyba uszkodził mi się mikrofon. Jeśli śledzicie moje odcinki, miałem taki odcinek nagrany 11 grudnia, w pierwszy dzień obowiązywania nowego rozkładu jazdy pociągów. Odcinek widzieliście całkiem niedawno. Chyba to był ostatni odcinek nakręcony w Niemczech przed wyjazdem do Polski. I tam też troszeczkę wiało, czy coś źle odstawiłem aparat. W każdym bądź razie przywrócił mi się aparat ze statywem i rąbnął tym jackiem wtyczką na asfalt z wysokości, wiadomo, dobrego 1,5 metra. I chyba coś się stało. Muszę to, jak sprawdzałem chwilowo, to było ok, natomiast wydaje mi się, że mogą być tutaj problemy. Tym bardziej, że te problemy również wystąpiły przy nagrywaniu scen w Stroniu Śląskim w poprzednim odcinku. Składałem ten odcinek, nie wiedziałem, o co chodzi, teraz widzę, że dokładnie to samo się nagrało, stąd będę musiał tutaj przejrzeć sprzęt i w razie czego no, znaleźć nowy mikrofon, jeśli ten jest uszkodzony, jeśli nie da się go naprawić, jeśli to jest też oczywiście uszkodzenie mikrofonu, a nie aparatu. Stąd przepraszam tutaj za to, jak te zakłócenia będą, one miejscami będą występować i są to chyba właśnie z tym związane uszkodzenia, raczej nie z super silnym wiatrem, chociaż kto wie, może z super silnym wiatrem. No muszę po prostu porobić sobie troszeczkę testów, a w warunkach gdzieś, gdzie jest głośno, gdzie wieje, nie ma możliwości absolutnie żadnego sprawdzenia, jak się nagrało, żeby to odsłuchać z aparatu, to jest zwyczajnie niemożliwe. Mogę później w razie czego posłuchać to na komputerze i to tyle. Natomiast czasu nie cofnę, nie ustawię się znowu w tamtym miejscu i nie nagram pociągów. Faktycznie o to chodzi, że nie mroźna, a ja jestem we... Jak słyszycie, miejscami daje się tego słuchać, miejscami jako tako to wygląda, stąd mam nadzieję, że wykażecie się zrozumieniem i jakoś mi to darujecie tutaj, że tak to wyszło. Dobra, to tyle komentarzu na początek filmu. Za moment wracamy do samego filmu, pokażę Wam calutki materiał. Jeszcze raz proszę o wyrozumienie, przepraszam za te szarpania, w razie czego po prostu ściszcie nieco głos i no mam nadzieję, że jakoś to będzie. Pierwsza sobota w styczniu, o to chodzi, że nie mroźna, a ja jestem we Frankfurcie. Pokażę Wam to widok na dworzec główny, oddalony na City i oczywiście dużo jeździ. Tu zobaczymy mnóstwo przejazdów pociągów osobowych, całą masę dzisiaj raczej bez składów towarowych. I już tu poczekajmy, push-pull przejedzie dołem. To jest nasz pierwszy przejazd. Powolutku, powolutku. Tam gdzieś tu się odstawia. Zobaczcie, jak fajnie na przejeździe się ustawiają wagony, jak wychodzą na łuku, tak jak jest spłowiały ten wagon i 114013. Taka lokomotywa. Jest tu jeszcze parę innych, które Wam pokażę, a tak generalnie pójdę w inne miejsce.
Ale to za moment. Szybciutko sfotografujmy, co tu jest. Generalnie plan ma na dzisiejszy dzień inny. Te okolice, owszem, ale w ciut innym miejscu. Jakieś 446, chyba 001, o ile dobrze widzę. Stąd pozdrawiam tutaj Krzysia. To jest jedynka dla Krzysia. 446001. Ciekawe, czy na ten film Krzysio trafi. Tu mamy Traxa i 114. 114.023, a ten Trax 146.292, o ile dobrze widzę. Tam mi wszystko ucieka na wiadukcie, ale to przyjdzie czas, zobaczę. Tu nie widzę. Mam nadzieję, że wyjdzie na zdjęciu. Przed szopą niewiele stoi. Co prawda są tam lokomotywy, nie dwie, ale cztery, ale nie mam szans na zobaczenie ich numerów, stąd na spokojnie je sobie zostawię. Przejdę szybciutko na drugą stronę ulicy. Tam stoi parę lokomotyw, wam pokażę i już idę na moją miejscówkę. Najpierw na górze. Tam na górze wspina się IC1. Też coś przejeżdża jakieś IC3 czy coś takiego. Zresztą jeden za drugim wjeżdża. Tutaj odległość między pociągami. Zobaczcie, jeden jest na górze, a drugi jedzie tam. Nie będę go przybliżał. Myślę, że go jeszcze zobaczymy, ale tu zobaczymy to, co stoi. Spalinowe jednostki trakcyjne, w tym link spesy. Niestety, bo fajnie, że stoi tam jeszcze jeden, ale stoi tak, że nie mam najmniejszych szans, żeby go zobaczyć. To sobie może przeczytajmy. Tak, tu mamy 642-069, czyli 569. A link z PES-y to 633002. To jest to. Teraz jeszcze z chęcią wam pokażę, co tu innego stoi. Tutaj Pushpull i Alstom Coradia Continental w malowaniu HLB, Hessische Landesbahn. O, a proszę bardzo, tam podjechał pociąg 2 Linty 41, niestety za daleko, spółki H-Start zastępcze. One wyglądają, jakby przyjechały z Königstein, ale to nie jest ten kierunek. One powinny tu jechać dołem. No, chyba, że jakoś teraz tak jeżdżą. Zanim co, to zobaczmy jeszcze, co to jest za IC1. Jest to jednostka na pewno nazwana. Zaraz ją po prostu ściągniemy sobie tutaj. O, tu już jedzie. Co to jest? Hildesheim. Dobra, to szersze zdjęcie tej jednostki z Hildesheim. I już pokażę wam IC4, które się tu zbliża. Tam za szynobusami. Cały czas coś jeździ bez przerwy. Mam około 2 godzin, także materiału powinienem nagrać na bardzo długi odcinek. Od razu was uprzedzam, chociaż wy już to wiecie, bo widzicie, ile film ma trwać. Ja jeszcze tego nie wiem. Pytanie, na ile też mi starczy baterii. Może to nie będzie, nie wiadomo, ile materiału. Mam 2 baterie ze sobą. I tylko tym mogę się porządzić. No, to IC4 gdzieś tam się zatrzymało. Nie, jedzie, powolutku jedzie. Tam też daleko widzicie to, w górze ekranu, jakiś Pushpull albo 446, to sobie zaraz też zobaczymy. Jeszcze z tej odległości nie potrafię rozróżnić. Pewnie wjedzie na wiadukt tutaj. A to IC4 strasznie powoli jedzie. No, pytanie, co tu pokazywać? Tam to 446 jedzie. Pytanie, jaki numerek? Ściągnę, może ściągnę, na razie nie widzę, ale to już zostawię, to są 4 głowice, niemniej jednak dużo już ich mam, a to IC4, za blisko stoję, spod tego kąta nie zobaczę. Dobra, zobaczymy tylko ten przejazd, muszę stąd uciec, bo tu żaden rarytas, ani jednego, ani drugiego pociągu nie można prawidłowo pokazać. Pokaż
pokażę wam to, co tam stoi. Do tego będę musiał troszeczkę przesunąć. Stoją 4.414. Ciekawe, czy są tak dziwnie odstawione. Pierwsza to jest 114, bo zoom mi się złapał, to ma coś innego. 114.029. Teraz druga, o ta. Tu też rozpytamy. Mamy 114.010. Trzecia jest na razie zasłonięta. Do tej będę musiał jakoś chyba podejść, chociaż może to nie. Muszę się po prostu w jakiś sposób poruszyć i sfotografować jej numerek. I to chyba tyle na razie. Ją już teraz i na pewno uda mi się rozczytać numer 0. Coś. Zrobię sobie zdjęcie jedno. Aż tak pewnie mogę być, jak powiedziałem. Natomiast tam przed samym gwiazdą na hale stoi coś fajnego, bardzo fajnego. Pytanie, na ile uda mi się to ściągnąć. Wydaje mi się, że to jest jakiś trax, może Eurosprint. Zdecydowanie fajna lokomotywa. Za daleko, żeby iść, sporo przejazdów stracę, więc chyba sobie odpuszczę, ale niezmiernie mi szkoda. Spróbuję jak najwięcej zdjęć zrobić, to jest maksymalne zbliżenie, które mi się uda osiągnąć, może na którymś numerek się złapię. Zobaczcie, jaka kontanina tutaj kabli tej sieci trakcji elektrycznej jest, tego naprawdę dużo, a zwłaszcza na przybliżeniach to takie pająki wychodzą. Niesamowite. I przejazd mamy tam z ręki, kręcę push-pulla z wektronem 193 wynajętym od MRC. Mam nadzieję, że uda mi się go pokazać, złapać jeszcze z drugiej strony, bo on tam chwilę na pewno spędzi na dworcu, a ja już idę na miejscówkę. Na miejscówce może nie do końca ustawiony szynobus 622-380 lub inaczej VT224. To jest jak na razie pierwsze, co tu zobaczyliśmy. I tam, proszę bardzo, jedzie link PESY. Właśnie może ten, który widziałem, jak wjeżdżał wcześniej. Pięknie na łuku. 633-004. Trójczłonowy. Są tutaj dwie wersje właśnie. 633 i chyba 634, o ile dobrze pamiętam. Dobra, to pojechały dwa szynobusy na początek. A tam już IC4 chyba podjeżdża. Chyba. Nie w najlepszym miejscu, ale niech będzie słupoloza straszna. Muszę się troszeczkę jeszcze przesunąć. I to tak, żeby mieć fajny wyjazd z mostu, bo jestem przy moście nad Menem. Z jednej strony Men, z drugiej strony całe szalone tereny kolejowe. 90-36. Chyba nie mam tej ICE4. Swego czasu rarytas, teraz bardzo powszechne. Pytanie, ile mi się uda trafić jednostek IC3 Neo? Kratownicach mostu. Usłyszałem szum, a tam proszę bardzo, samolot DHL zbliża się do pasa. O, i teraz możemy zrobić jego zdjęcie. Teraz się wyostrzyło na niego. No, padł mi w słupolozę. Tu się buduje jakieś biurowce, nie wiem czy mieszkaniówka, ale budowa jest olbrzymia. Wiadomo, działki w Frankfurcie są potwornie drogie. Swoją drogą ja bym nie pogardził takim miejscem, żeby mieć taki widok na tory. Tutaj ta fabryka, tam całe też jakieś fajne, zobaczcie, fajna architektura. Raczej też, to są, nie są to jakieś specjalnie stare zabytki, raczej coś industrialnego w tym rejonie. Tutaj olbrzymia fabryka. Wyobraźcie sobie, jakby wyglądała miniatura czegoś takiego w H0. No to by sięgała chyba do kolan budynek, jeśli nie więcej. Także budyneczki, jakieś tam domki sobie stawiamy na makietach, ale to są wszystko modele małych domków. Widok na City. Charakterystyczne.
i widok na tor, i na ciszę, i spokój. Jak byłem tam na wiadukcie, to co kawałek coś jechało, a teraz akurat nic. Ale już coś słyszę z drugiej strony i mamy 446 pewnie. Dwie głowice, dwa wagony środkowe. 0,47 głowica przednia, a ta tylnia 0,53 i zdjęcie z tej strony i już jedzie jakiś pociąg ICE. ICET. Chyba w Turyngii jest miejscowość, miasto. O, dwie jednostki. A druga Güstrow. Tego Güstrow mogę nie mieć. 411009. Goto nie zobaczyłem, jaki numer, ale to wszystko jest do sprawdzenia. W necie się wszystko pięknie odnajduje. Żeby jak najwięcej nagrać materiału, to muszę wyłączyć jednak nagrywanie i oszczędzać baterię. Kolejne 446. 012. Mein Rekar Ried Express. To jest po prostu lokalny pociąg aglomeracyjny. 446008. Niesłychanie częsty. Specjalnie właśnie to dwupokładowy, żeby jak najwięcej podróżnych się zmieściło. Niesamowicie często jeżdżą te pociągi, jak widzicie, to już któryś w przeciągu ostatnich 15 minut, to już któryś pociąg złożony z tych jednostek nas minął. I mamy push-pull z traksem. O kurczę, deszcz, to niestety. I fajnie, bo on jedzie, dobry, w ogóle nie zajeżdża, chyba nie zajeżdża. 259. Myślałem, że nie zajeżdża na dworzec główny, ale jednak zajeżdża. To byłoby dziwne, jakby nie zajechał, skoro to push-pull RE5. Także kolejny pociąg Regio. O, i tam jedzie szynobus. To jest chyba ten sam, który już widzieliśmy, czyli VT224. Teraz go ciut lepiej sobie sfotografuję. Umyty, tak, 224 VT224, Oderwald, Oderwald. Jeździ w tym malowaniu właśnie szynobusy Vias, to jest chyba Itino, tak się nazywa ten szynobus. One jeżdżą po linii Odenwald, bardzo malownicza linia, ona w zasadzie wjeżdża aż do Bawarii przez Baden-Winterbergie, ciągnie się właśnie wzdłuż rzeki Neckar. Bardzo właśnie fajna malownicza linia, niestety tutaj gdzieś w okolicach Frankfurtu przez płaskie tereny prowadzi dopiero gdzieś dalej, w takich miastach jak Michelstadt między innymi, jest już na naprawdę fajnych wysokościach, pojawiają się tunele, jest jeden fajny wiadukt, tylko że niestety po tym wiadukcie bardzo malowniczym, chętny, znaczy częsty temat fotograficzny, ale jeżdżą tego typu szynobusy, więc nawet się człowiekowi nie chce jechać nie wiadomo ile, skoro no nic ciekawego się na tym nie sfotografuje. Czasem, raz na rok, pociągi specjalne jakieś z parowozami, ale to trzeba specjalnie trafić jakiś dłuższy kurs, żeby gdzieś właśnie jechał do Bawarii, wtedy to sfotografować można. Ostatnio na tamtej linii jechał pociąg do jak to się nazywa, właśnie do Michelstadt, no i nie mogłem sfotografować, bo do wiaduktu nie dojeżdżał, kończył. I teraz mamy krzyżowanie się RE50, to jest ten z tym Vectronem i tutaj dwa szynobusy VT101, VT107, a my sobie zobaczymy tu Vectrona. No niestety, kurde, jak na złość, zdjęcie mi psuje deszcz.
Ten deszcz może mi zepsuć dzisiaj odcinek, może się okazać, że będę musiał się wynosić. Nie zobaczyłem co za wektor, ciekawe czy na którymkolwiek zdjęciu wyjdzie, no, jaki nie fart. No dobrze, może coś innego się pofarci. CET, a deszcz się wzmaga. Trill, czyli trewir. Próbuję znaleźć jakieś rozwiązanie dla tego deszczu. Problem zasadniczy polega nie z aparatem, tylko ze mną, bo mam kurtkę niestety przemakalną, stąd jak się rozpada, no to koniec mojej przygody w tym miejscu. To jednostka Kill, czyli Killonia. I tyle się schowała, a ja sobie znalazłem, zobaczcie, taką szopę. Schowam się tu, bo nie mam wyjścia pod dachem i będę co kawałek wystawał i patrzył, czy coś nie jedzie. No nie mam innego wyjścia, póki deszcz pada. Ech, tak, stoję pod daszkiem, jestem osłonięty od deszczu. Nie czuję sobie z tego powodu, nie robię sobie z tego powodu wyrzutów, że widzę tylko z jednego kierunku, z bardzo prostej przyczyny. Cokolwiek przejedzie z dwóch stron, sfotografuje, i tak, a kwestia jest ta, to była 008, czyli już tą głowicę fotografowałem, stresu nie ma. Tak naprawdę, jak coś przyjedzie z tego drugiego kierunku, który nie widzę, to złapię sam koniec, a przecież będzie to wracało, tak? Także żaden stres, pociąg ten będzie wracał, w razie czego, jeśli coś będzie naprawdę ekstra, znaczy ekstra, no czarny Vectron MRC, to już może ekstra nie jest, ale jeśli będę chciał go złapać lub jakaś inna fajna lokomotywa w jakimś pociągu push-pull, to jest możliwe, no to wtedy jak będę widział, że wraca ten pociąg, wyjeżdża ze stacji, to wtedy się wychylę. A tak, póki co, no muszę być tu schowanym, bo ręce zgięte w łokciach, wiszące gdzieś nad aparatem, błyskawicznie zbiera się woda, przesiąka mi przez kurtkę i już czuję, jak mam rękawy w okolicach łokci przemoczone. Naprawdę niewiele wystarczyło. Kurtka ciepła, ale na styczeń, a nie na pogodę listopadową, nie na pogodę jesienną. Takie właśnie anomalie są, zresztą specjalnie mnie to nie zaskakuje, tutaj od paru lat we Frankfurcie w zimie jest bardziej właśnie jak w krajach południowych Europy niż gdzieś tam północnej Europy, to znaczy śnieg w samym mieście pada rzadko, a jeszcze rzadziej dochodzi do tego, żeby poleżał dłużej jak dzień, dwa. Z reguły jak spadnie, to błyskawicznie topnieje. Tak to bywa. Zresztą nie jest to już niestety domeną tylko i wyłącznie Frankfurtu. Tam z daleka coś jedzie. Cały czas się zastanawiam, czy tu nie będziemy mieć też przelotu czegoś z północy Frankfurtu na południe za pominięciem dworca głównego. Byłem tu w tym miejscu przecież 11 grudnia w niedzielę, w pierwszy dzień nowego rozkładu jazdy pociągów na 2023 rok. I wtedy stał tu szynobus VT2E, który pojechał tą linią, a ja liczę na to, że coś przejedzie. Moje tak naprawdę nie tyle marzenia, co po prostu nadzieje na to, że coś fajnego może tu przejechać, nie są tak do końca płonne. Co prawda dziś jest sobota, jest gorzej, ale tym łącznikiem, mam na myśli tutaj to po lewej stronie, czyli nie wjazd tam, wiaduktem, jak to nazwać, nie wiem, nie wjazd na dworzec główny, tylko tutaj tym łącznikiem, który widzimy po lewej skrajnej stronie, może coś przejechać, również jakiś skład towarowy i przejeżdżają składy towarowe. Jak parkowałem samochód na ulicy, która tutaj pod spodem przechodzi, to w tylnym lusterku zobaczyłem, że jechał skład towarowy z jakimiś gruszkami. Akurat zdecydowanie nie było to żadne IC1, bo to mogłoby być takie złudzenie. Były to szare gruszki, także przejechał. Czy trafi się w ciągu tej godziny, którą jeszcze tutaj spędzę, no to się przekonamy. Wielkich nadziei sobie nie robię, nadzieję malutką mam,
ale wielkich nie robię, bo może być tak, że tutaj pociąg towarowy to przejeżdża w sobotę, nie wiem, raz na 4-5 godzin, jak wypadnie, bo sam ruch osobowy jest tak olbrzymi, że pewnie ciężko znaleźć okienko wprost, żeby na niektóre tutaj fragmenty torów się dostać. Ja tu gadam, a jadą te dwa szynobusy z linii Odenwald i Tino, VT107 i VT101. Teraz może sobie zrobię lepsze zdjęcia. Jeden i drugi. A z tyłu póki co nic nie nadjechało, zresztą też mi się wydaje, że troszeczkę zalżał deszcz. To przynajmniej zakończę nagrywanie i zapuszczę żurawie do tyłu, co tam też z drugiej strony może się coś pojawia. Przejechał Alstom Coradia Continental. Pogonimy go, zobaczmy, który numerek. ET160 chyba. Będzie wracał, także tak jak powiedziałem, stresu nie ma. Deszcz, wyjrzałem przez moment, deszcz w dalszym ciągu pada. Dobrze, że się schowałem. Gdybym się nie schował, to już bym chyba kończył karierę, już byście mieli koniec filmu. A tak, szansa na jakieś pociągi jeszcze jest. Tym bardziej, że właśnie akurat jakiś jedzie. 446, to jest chyba też ten sam, który już widziałem z obu stron, więc nie będę na siłę pokazywał drugiej głowicy. Do Bamberg RE54, to jest 0,48, a ta 0,50, jakoś tak, może na zdjęciu wyjdzie. Czy 0,58, już nie pamiętam, ale coś tam było, 0,50 coś. To jest chyba już ten pociąg, który widzieliśmy. Liczę na coś ciekawszego, tak, żeby się coś fajniejszego złapało w obiektyw. Już cieszę się z Linka Pesy. No, jednak mam ambicje, żeby te, które tu jeżdżą w regionie frankfurckim, to w którymś momencie wszystkie złapać. Żadne w pobliżu domu. Najbliżej, co mam, to właśnie tu okolice Dworca Głównego, żeby to fotografować. One jeżdżą na południe od Frankfurtu, jak miejscowości Dry Ice, właśnie w okolicach, w rejonie Darmstadt. To tak nie moje regiony, muszę tam specjalnie pojechać, to nie jest tak, że mogę na chwilę wyskoczyć. O, coś jedzie, coś słychać, a nie, to było słychać, przestawiła się zwrotnica w rozjeździe. Coś będzie nietypowo zajeżdżało, za moment zobaczymy co. No więc jak mówię, cieszę się z tych linków, no a tak, no trochę lokomotyw tam z mostu wam pokazałem, trochę ten, podejrzewam, że wszystkie te 114 już mam, prawdopodobnie mam wszystkie, albo niemal wszystkie 114, które są przypisane tutaj do Frankfurtu. Cokolwiek fotografuję już od dawna mi się powiela w mojej kolekcji. O, jedzie pushpull, ale to jest ten pushpull z traksem. Tego traksa chyba mam. I to jest ten pushpull, gdzie wagon sterowniczy był pomazany, o ile dobrze pamiętam. I tak, mamy jakieś czarne mazaje tuż pod logo DB, pod keksem DB. Spójrzcie. RB51, Wexterbach. Tu jest ten traks, jeszcze sobie zrobimy zdjęcie, traks o numerze 259, 146, 259. Także no może nie najładniejsze zdjęcia z tej strony, akurat jak coś pcha, ale też nam nie ucieknie. No i z powrotem się przestawiła zwrotnica, to może dla tego pociągu.
Poczekajmy. Na co mógłbym tu liczyć? Tak naprawdę z ciekawostek, co może tu wjechać, szału wielkiego nie ma w tym regionie. Dużo lepiej jest na dworcu Frankfurt-Zyt, który wygląda nieciekawie, bo ledwie parę peronów wcale nie wygląda na duży, natomiast tam przejeżdżają wszelkie międzynarodowe pociągi. Natomiast tu no raczej push-pulle. Oho, zobaczcie, coś będzie tu na koło nas przejeżdżało. Spójrzcie, tu się wyświetliło zielone migające światełko. No, jeszcze się nie nauczyłem tej sygnalizacji niemieckiej, co to oznacza. Ale wydaje się, że gdzieś tutaj na bliskim nam torze. No, zobaczymy, zobaczymy. A, mówiłem o tym, co ciekawego może się trafić. No, pociągi międzynarodowe raczej niekoniecznie. One nie zaglądają na Frankfurt Hauptbahnhof, bo nie są puszpulami na ogół. O, mamy dwie głowice. A, cztery, kilka. No, muszę się zaczaić na ten pociąg, bo nie odczytam. To mam cztery głowice. I ostatnia 0,17. Co prawda te 4,4,6 też już ich mam bardzo dużo, ale gdzieś dążę do tego, żeby sfotografować je wszystkie, stąd jak będzie ten pociąg wracał, to wychynę spod mojego daszka. Liczyłem, że ten sygnał, który wam pokazywałem, dotyczy toru tego skrajnego, że coś właśnie tym łącznikiem przejedzie, ale nie, on jednak dotyczył tutaj tego, wjeżdżającego na dworzec główny. Aha, to na co możemy liczyć, co może się tu fajnego trafić, to TGV. TGV powinno tędy właśnie przejeżdżać, jeśli akurat w tych godzinach ma jechać. Tak mi się wydaje, że powinno, że ono właśnie będzie jechało lekko na południe, że musi przejechać przez MEN. Aczkolwiek będę musiał to pewnie sprawdzić, bo może się okazać, że jednak TGV jedzie po drugiej stronie, znaczy po naszej stronie menu, to wtedy by oznaczało, że tu w tym miejscu musiałbym fotografować to, filmować z wiaduktu w dół, tam właśnie z widokiem na szopę. No, coś kolejnego. IC4 chyba, jaki nie zauważyłem. Ale zaraz będzie szansa naprawić to niedopatrzenie. O, już z graffiti. 9014 chyba. Będzie wracał, ale brudne. Ciekawe, kiedy ostatnio ten pociąg był umyty, ale aż pożółkły. Tam daleko przejechał szynobus serii 642. Gdzieś na północ od Frankfurtu pojechał, w tamtą linię w kierunku stacji Galuswarte. To jest chyba pierwsza stacja na tamtej linii od Frankfurt Hauptbahnhof. Kolejna jest Frankfurt Messe, na której zakładam, że jest pewna grupka spośród was, która wysiadała na tej stacji. Może tak samo jak na stacji Frankfurt Hauptbahnhof, Frankfurt Flughafen, Frankfurt Messe. Są to jedne z najczęściej, najbardziej takich stacji z dużym ruchem podróżnym. No, Hauptbahnhof wiadomo, lotnisko też wiadomo, a Messe, no Messe po niemiecku targi. Także malutka stacyjka przy samych targach, gdzie w czasach, kiedy są rzeczywiście jakieś targi organizowane we Frankfurcie, to tysiące ludzi co parę minut wysiada tam z pociągu. Zgapiłem tym razem ten pociąg, jakiś pociąg IC, ale jest na tyle długi, że trochę go zobaczymy. 9474 IC4. O, teraz na tyle zwolnił, że spokojnie go sobie sfotografuję. A tak w ogóle dobre 5 minut nic nie jechało. Wszystko się jakoś tam przyblokowało na dworcu. Tutaj też strasznie wolno wjeżdża. Pewnie nie może wjechać od razu. Musi przepuścić jakiś pociąg. To oznacza, że chyba mogę się spodziewać, że zaraz coś wyjedzie z dworca.
Co tam stoi? Na pewno stoi ten pociąg złożony z dwóch składów bombardiera Variot Windex z głowicami 446, co do których zależy mi, żeby wszystkich złapać zdjęcia. O, jak widzicie, całkowicie się zatrzymał, także to za moment powinno wracać. Czy coś jeszcze? Pewnie coś jeszcze też, tylko nie pamiętam, w tym problem. Akurat te regionalne, jak właśnie te 446, skąd przyjechały, w to samo miejsce powinny jechać. Natomiast z IC nie jest to wcale takie pewne, bo no, przyjeżdża z południa i może jechać w zupełnie innym kierunku. To Frankfurt jest, raczej nie jest stacją końcową, tylko stacją pośrednią. One jadą z jednego końca Niemiec w drugi, więc może się okazać, że on tu z tej strony wjedzie, a pojedzie zupełnie, wyjedzie zupełnie innymi torami, w innym kierunku. Ale się przyblokowało, widzicie? Ciekawe co? Pewnie nie może z jakichś przyczyn wjechać na peron, gdzie jest przewidziany ten pociąg. No i pytanie, co go blokuje? No cóż, może tu będzie stał i 5 minut chyba. Szkoda tracić czas. Nie, w tym momencie, kiedy wyłączyłem zasilanie aparatu po to, żeby oszczędzić baterię, to wyjeżdża tutaj ten IC4 brudny 9014. O nim zapomniałem, tak, on właśnie też tam stał. Ale to jeszcze chyba nie ten pociąg blokował. Dobra, to ja znowu wyłączę nagrywanie. No może znowu się okazać, że w tym momencie, kiedy wyłączę, to się wyłoni gdzieś tam coś nowego. Trudno, ryzyk fisk. A nie, już zjeżdża tam to IC4, także to na tym pociąg czekaliśmy. I będziemy mieć dwa pociągi. Schwerte Ruhr to jest jakieś IC3. Też pożółkły, też brudny, od jakiegoś pyłu, nie pyłu, albo może ze starości. I tu drugi. Nördlingen. To jest IC3. I drugi Oberhausen. To Oberhausen na pewno już mam w swojej kolekcji zdjęć pociągów IC3. Czyli 403007 pierwszy, nie pamiętam, ale to wszystko jest do ustalenia z internetu, numery głowic. To już wam chyba kiedyś mówiłem, ale z tymi akurat pociągami nowszej generacji IC3, IC4, IC3 Neo, ICT jest tak, że te pociągi są kompletne i tak jak głowice były początkowo zestawione, te jednostki nazywane są skrótem TZ, to jest skrót od tripcug i każdy tripcug ma swój numerek. Na przykład IC4 jeszcze nie są ochrzczone nazwami miast czy czegoś, niektóre z nich są, typu Bundesrepublik Deutschland, czyli po prostu Niemcy, kraj związkowy Niemcy. O, coś tu jedzie. O, mamy linka PESY. 633008. Ależ go ktoś pomazał. Ależ go ktoś pomazał, zobaczcie. Proszę bardzo. Bohater, superbohaterów, no. Najważniejsze, robimy sobie zdjęcia. Będzie wracał, także zrobimy mu potem też zdjęcia nie ze światłami końca pociągu, ale ze światłami początka pociągu. Dobra, kontynuuję temat. To nazewnictwo TZ Tripzug, ono z reguły zgadza się z numerem jednostek w danym pociągu, minimum z głowicami, te raczej pozostają w danych pociągach, czyli jak mamy przykładowo TZ 9004,
4 to oznacza, że to jest IC4 składające się z jednostek 412004 z jednej głowicy, a na drugim końcu będzie 412504. W środku też są wagony związane z tym pociągiem, z tą daną jednostką, czyli te numery EVN. Gdzieś tam oczywiście one już są inne, ale gdzieś tam z tą czwórką 504, 204 odpowiednio są tak poukładane i to wszystko się fajnie zgadza. Tak jest na pewno dla ICE4, tak jest chyba dla ICE3. Pytanie, czy te wagony środkowe to dalej się zgadzają, ale już nie jest tak dla IC1. Dla IC1 na pewno nie jest. Jest część pociągów, które są poskładane z różnych głowic i na dobrą sprawę tą identyfikację bazuje się po ochrzczeniu danej jednostki. Te jednostki są chrzczone właśnie nazwami miast i w ten sposób najłatwiej to identyfikować i bywa, że w danym TZ są ciut inne jakieś, jak to się nazywa, są ciut inne głowice. Wtedy na przykład trzeba sobie wybrać, w jaki sposób się to segreguje w katalogach na dysku, jak się to opisuje, a co gorsza, nie zawsze jest szansa sfotografowania wszystkiego. Pociąg szybko przejedzie, ledwo da się odczytać nazwę pociągu, a już numery głowic niestety nie. Te numery EVN pozostają tajemnicą, bo są naniesione szarym na białym, jeszcze jak jest jednostka przybrudzona, czy po prostu odbije się światło, to jest słabo. No ale to ten bałagan jest przy IC1, przy nowszych już jest wszystko w typowym niemieckim porządku. Dobra, to taka historyjka. Na razie nic nie jedzie, to wyłączę nagrywanie. Wraca nasze IC4. Ciekawe, czy uda mi się dojrzeć numer tej tylnej głowicy. To będzie 412. O ile dobrze widziałem. I się tak teraz zastanawiałem nad tym, co wam mówiłem, że może tu przejechać te żywe. Wydaje mi się, że chyba jednak nie może przejechać te żywe. Że to te żywe może jednak pojechać dołem. Może pojechać dołem i wjeżdżać na... I może wjeżdżać wtedy na inny wiadukt, na inny most przez MEN. Tak się właśnie nad tym zastanawiam. Skąd ten wniosek? Otóż jak fotografowałem te żywe na peronach stacji Frankfurter Hauptbahnhof, to ono było zawsze gdzieś na tych skrajnych, właśnie na tych peronach odpowiadających ruchowi tu dołem, nie górą. Nigdy tutaj w tym rejonie nie widziałem. To oznacza, że chyba się stąd po prostu zbiorę, żeby też nie zanudzać jednostajnym ruchem. Będę musiał się pewnie przejść do samochodu i wyciągnąć parasol tym razem, żeby choć trochę się uchronić i coś tam jeszcze nagrać. No dobra, to na koniec sfotografuję sobie te głowice, które tu jadą 446. O, może jeszcze sobie troszeczkę wyjdę. I to chyba będzie na tyle z tego miejsca. Tą to już miałem. 446017. Teraz ta 036, ta 015 i ostatnia będzie 016. Ta
Tak, i chyba opuszczę to miejsce, bo zwyczajnie mi się troszeczkę znudziło. Zanim odejdę, to jeszcze jeden IC4. IC4-9023. Ten chyba całkiem niedawno myty był. Ależ to jest drugi skład. Jak się komuś marzy model takiego pociągu, to niestety złożony ze wszystkich wagonów. Kupa force. Kupa force. Spokojnie parę tysięcy złotych, gdyby ktoś bardzo chciał. A jaką makietę, trzeba też mieć dużą, żeby taki fajny pociąg się rozciągnął. Ta głowica, teraz sobie na spokojnie zobaczymy. 58-12-023. Nawet nie 412, jak mówiłem, tylko 812. Na jego powrót już czekać nie będziemy, a to jest czwarty rur. To IC3 widzieliśmy, jak wjeżdżało. Ono nie jest brudne, ono jest po prostu stare. Zarzucenie to jest po prostu stare. Brud też pewnie gdzieś tam trochę jest, ale różne kolory tych blach świadczy o tym, że to jest po prostu ze starości zarzucenie. Tam się na górze zatrzymał push pull z Wektronem, ale ja wam co innego pokażę. Zobaczcie, jaki numer. Tak się profesjonalnie wygląda. Na drabince pach. I wtedy można mówić. Jestem w punkcie wyjścia z powrotem w tym samym miejscu. Tam dwa czynobusy i Pino górą. No, chyba troszeczkę za daleko, żeby złapać ich numerki. A przez te słupy to w życiu nie wyostrzę akurat na nie podczas nagrywania filmu. Trudno. Ale przynajmniej może złapię tą drugą jednostkę. Tu spróbuję jakoś podjechać do numeru EVN, ale nie, nie ma szans. Jednak jest zbyt słaba pogoda. Nie ma tutaj stąd jakiejś super widoczności. Gdyby dało radę wjechać pod ten wiadukt kolejowy, wejść, no to bym coś miał, jakieś szanse. A tak, niestety, nie. Za mało widać. Spróbuję może ciut z innego miejsca. To może zobaczmy to miejsce. Tu przyjadą za moment jednostki do Ilint 41, do może do Königstein właśnie. Kto wie, tak się nad tym zastanawiam. A chyba jednak nie, chyba przejadą górę. No nie, przeliczyłem się. One tu w tej chwili jadą dokładnie schowane za wiaduktem. Natomiast przejedzie tam IC3, to tymi torami musi potencjalnie wyjeżdżać tą linią, bo to jest linia na Frankfurt-Höchst chyba. Albo jeszcze gdzie indziej, to tą linią musi przejeżdżać pociąg TGV, jeśli jedzie. O, widzicie, tutaj przejechał Stadler Flirt i tutaj, proszę bardzo, IC3. No ale taka widoczność z tego miejsca to jest porażka. To nawet nie ma czegokolwiek próbować. Tam na górze push-pull ze 101, niestety 101 zwykła czerwona, a mi aparat coraz bardziej zalewa w tym momencie deszcz. Nie, ruszyłem się z tamtego miejsca, bo się znudziłem, ale tutaj jest dużo gorzej. Zobaczmy przejazd C4. Bokiem nam się fajnie ułoży, więc zobaczymy jego numerek. IC4-9203. I to, co jest zaletą tego miejsca, IC4 już zostawmy, że możemy zobaczyć dachy 114 i Traxa. Akurat niewiele nam to daje jako kolekcjonerom polskiego taboru.
żeby to był trakt wielosystemowy, no to takie zdjęcie byłoby dla mnie cenne, ale tutaj niemieckiego, dostosowanego do ruchu zaledwie po Niemczech, to dla mnie jest to mało przydatne do oceny choćby modeli. Pada i wieje bardzo. Jestem narażony na ciągły ostrzał lodowatego deszczu. A tu mamy push pull ze 114. Ciekawe, czy mi się złapie numerek. Zasuwa w tamto miejsce, w którym wcześniej byłem. A tutaj pan, który przyjechał na moment pokazać ciągi, już się zapakował do samochodu. Jedzie do domu. Stoję tutaj, przyszedłem w jedno miejsce właśnie z boku. Przypomniałem sobie, że jest miejsce na zakończenie filmu, gdzie można co nieco pokazać taki rzut z boku. Widzicie, tam daleko stoją spalinówki, ją na koniec pokażę, ale zatrzymałem się chwilowo tutaj na sfilmowanie tego szynobusu 644046 Bombardier Talent. Tu miejsce jest przednie, jakbym mógł, to bym tu więcej czasu spędził, ale za bardzo nie mogę. Jestem na terenach właśnie kolejowych, na parkingu kolejowym, no ale nie parkuję tutaj samochodu, więc mam nadzieję, że nikt się nie specjalnie przychrzani. Jak widzicie, stoi tutaj troszeczkę tych spalinówek i stąd całkiem fajnie byłoby widać, tylko że no pada ten deszcz na głowę, a poza tym no po ostatnich tych numerach z atakami na infrastrukturę kolejową, to raczej wolałbym się zbyt długo tutaj nie pokazywać. A tam przy okazji zobaczymy przejazd, wyjedzie właśnie chyba ten push-pull ze 101, który widzieliśmy z góry. O, proszę bardzo, teraz go można w całej okazałości tu sfotografować. Dobra, lokomotywa jest i na tyle city. Pogoda pod psem. Wariuje mi elektronika wyświetlaczu aparatu. Wyświetla wszystko na biało, normalnie w kolorze śniegu. Spojrzałem wizję, więc wiem, że jest ok, ale z samym wyświetlaczem coś się stało. Także no muszę zakończyć na dzisiaj karierę i nie narażać sprzętu. Chcę, żeby mi jeszcze trochę posłużył. To by było chyba na tyle z Frankfurtu. Już wystarczy w tych okolicznościach pogody. Jestem naprawdę ziębnięty, przemoczony i myślę też zresztą, że sporo fajnych, ciekawych rzeczy się trafiło. Było warto przyjechać, spędzić tutaj te półtorej godziny. Mógłbym dwie, ale już specjalnie nie wytrzymuję. To wam pokazuję też linka chyba o nieznanym numerze, chyba tutaj nic nie odczytam, nie dojdę do tego, co jest, ale ewidentnie jest to link PES. Tam też się podstawia IC4 chyba, dokładnie numerek będzie widoczny pod peron. To czekało. O, dobra, ktoś idzie, więc ja się zmywam stąd. Cześć, witam was w komentarzu do materiału, który zobaczyliście. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. To jest mowa o moim pobycie w Polsce. Co prawda chwilę czasu byłem, ale tego materiału udało mi się nagrać na zaledwie dwa odcinki, które już widzieliście. Jestem z powrotem w Niemczech, no i myślę, że powstanie nieco materiału właśnie tu nagrywanego w Niemczech. No i tak musi pozostać. To jest miejsce, w którym mieszkam. W Polsce bywam od paru lat, obecnie tylko gościnnie, stąd no siłą rzeczy przewaga tego materiału niemieckiego będzie u mnie do zobaczenia w filmach. No i jeszcze dodam tylko tyle, że jak jadę do Polski, no to z reguły tysiąc innych różnych rzeczy, niekoniecznie ciekawszych, ale obowiązki, nieobowiązki, jakieś rzeczy planowane,
spędzanie czasu z rodziną, ze znajomymi, w pracy, to wszystko zajmuje 90 parę procent czasu, stąd no, nie jadę po to, żeby sobie jeździć po Polsce i nagrywać pociągi, tylko w innym celu, stąd zawsze te filmy powstają przy okazji. Także jeśli jesteście troszeczkę zawiedzeni, że tego materiału z Polski za dużo nie ma, no to proszę postawcie się w mojej sytuacji i postarajcie się to zrozumieć. W każdym bądź razie miłość do kolei nie zna granic. Nauczyłem się również mieć zainteresowanie dla tej kolei niemieckiej i kiedy tylko mogę, to wyskakuję na pociągi. Tak też było w tym, od paru miesięcy konsekwentnie to realizuję i jeśli mam tylko możliwość, a jest gdzieś niedaleko jakaś linia kolejowa i wiem, że coś mogę interesującego złapać, to natychmiast się wyrywa. Tak miałem w styczniową sobotę, 2-3 godziny czasu. Nie zważam na pogodę, choć no to tak jest z takimi spontanicznymi wyjazdami, że nie zawsze się dobrze przygotuję i tak tym razem myślałem, żeby wziąć nieprzymakalną kurtkę, ale zwyczajnie w ostatniej chwili zapomniałem na grzbiet. Założyłem to tą kurtkę, co zwykle, jak się jeździ samochodem, to jest to wszystko jedno, aby tylko było w miarę ciepło. No i konsekwencje tego poniosłem, będąc na miejscu. A gdzie byłem? Pojechałem w miejsce, z którego jest całkiem fajny widok na całą rzeszę wszelakiego taboru. Zależało mi już może nie tyle, żeby pofotografować to wszystko, co tu stoi, choć zawsze chętnie fotografuję i zawsze będę fotografował, tylko zależało mi tutaj na tym odcinku toru, na którym całkiem fajnie układają się pociągi. I właśnie tu podjeżdżam, może tutaj to powiększę, jeździe tu przy ulicy zaparkować, zwłaszcza w sobotę, w tygodniu może być dużo, dużo gorzej. No i tu tak, przed szopą stoją lokomotywy, jak tu widać tutaj na tym żeberku też stoją, tu stoją jakieś składy, to wam wszystko pokazywałem. Tego nie pokazywałem, to w jakimś odcinku z rok temu pokazywałem, tu stoją 430, 423. W zasadzie prawie wszystko to mam i specjalnie nie chce mi się tutaj włóczyć, jest to już teren kolejowy, nie chce mi się tutaj włóczyć, żeby mnie ktoś nie pogonił. Tu jest fajna kładka, ale niestety nie ma na nią wstępu. Gdyby był wstęp, no to by było super. Tu stoi mnóstwo fajnych rzeczy, ale to próbuję tylko ściągnąć gdzieś obiektywem i to, co gdzieś tu z brzegu stoi, to ściągnę, nic poza tym. W drugą stronę natomiast, tu też trochę stoi, to wam pokazywałem, stoi też tu, ale tu znowu trzeba by było zejść w tą uliczkę, nie miałem specjalnie czasu i w tym deszczu ani ochoty, żeby tutaj to fotografować i się przejść. Tu jeszcze ewentualnie sporo stoi, ale tu stoją tylko i wyłącznie jednostki 423, stąd też to zignorowałem. Na samym dworcu oczywiście też jest dużo, ale żeby na dworzec się wpakować, no to trzeba gdzieś zaparkować, dojść i tak dalej. Stąd no, mi by wygodniej było tym razem udać się w to miejsce tutaj, tym bardziej, że po zdjęciach z 11 grudnia stwierdziłem, że całkiem fajnie. I rzeczywiście, jak tu już jestem, tu sobie z dwóch stron sfotografuję wszystko, co jest po obu stronach. Problem jest zasadniczy z tą stroną, z tą, bo o ile widok w dal, czyli w stronę dworca jest ok, o tyle wszystko to, co stoi stosunkowo blisko, no to trzeba to fotografować, filmować przez barierki, które tutaj tą część wiaduktu kolejowego oddzielają od przepaści. Stąd no, wychodzi to słabo. Zresztą to wszystko daleko, co jest na dworcu, też średnio wychodzi przez całą gęstwinę drutów. No, jakie są zdjęcia, to za moment zobaczycie. Zwróćcie uwagę, udało mi się, mówiłem tam, fotografowałem tą niebieską lokomotywę. Ta niebieska lokomotywa okazała się traksem 185, dokładnie 515. Na którym zdjęciu całkiem wyraźnie odczytałem numer bez domyślania się, zgadywania, kombinowania.
No, ale jednak tam, na tamtym zdjęciu jest zdjęcie z przybliżenia tej lokomotywy, tak że widać numer i jest pierwotne zdjęcie, z którego wyciąłem ten kadr, gdzie po prostu widać autentycznie morze izolatorów, drutów, wysięgników i tak dalej. Przez to wszystko trzeba fotografować. Stąd, no, niestety, tak, z tym trzeba się pokończyć. Także tu szybciutko. To, co było do zobaczenia, to zobaczyłem. Może powinienem mieć krzesełko jak ten pan fotograf, na pewno o dużo większych zdolnościach, przygotowany. Przyjechał, nie wiem, chyba coś konkretnego sfotografować. Był może z 10 minut i się wyniósł. Natomiast też podszedłem sobie, już zwróciłem uwagę po raz drugi, że z nieznanych mi przyczyn, ale to mnie akurat cieszy, tutaj to miejsce, tu jest szlaban, jest otwarte, tak? Można sobie wejść i póki co nikt mnie nie pogonił, choć zastanawiam się, w którym momencie przyjedzie DBZ Sicherheit, odpowiednik naszego polskiego SOC, i mnie pogoni, czy przynajmniej wylegitymuje. Tu jest bardzo szeroko, ewidentnie do wjazdu samochodów, nie wiem, tu zobaczcie, olbrzymi plac, stąd jest gdzie stanąć. Fotografowanie raczej z tego miejsca, tu, w tym kierunku, no bo to jest takie kompromisowe miejsce. Z jednej strony tu ten łuk widać fajnie, z drugiej strony wyjazd z mostu, no średnio fajnie, ale lepszego miejsca na dobrą sprawę z tej strony nie ma. Tu, stąd, z góry, gdzieś, nie wiem co tu jest, gdzieś z dachu, może, a czy z jakichś okien, może byłoby fajniej, ale jak się tam dostać? Odpuszczam to. Co jeszcze chciałbym tu o tym miejscu powiedzieć? No, chowałem się przed deszczem. Tu jest właśnie oto ten daszek. Malutki daszek. Tu jakaś skrzynka też była elektryczna, wybebeszona, nic tam nie było, ale ten daszek jest, był szerokości, nie wiem, może 1,20 m, głębokości 50 cm. Na szczęście starczyło, żebym się schował, no ale to już nagrywałem wszystko, co nadjeżdżało tu z tego kierunku, a co wyjeżdżało z mostu, to no trudno, z tyłu. Niestety szczęścia w sobotę nie miałem i tu tym łącznikiem nic nie przejechało. To jest właśnie ten łącznik, tu prowadzi prościutko i takie pociągi towarowe mogłyby tą linią pojechać o tu w tym kierunku na Bad Camberg i tak dalej. Niestety na Friedberg nic akurat, jak byłem z aparatem, nie jechało. Za to jak parkowałem, to po prostu widziałem, że przejechał pociąg towarowy. Pewnie rzadko coś jedzie i należy to uznać za farta, jeśli coś się sfotografuje. No ja tego farta akurat nie miałem. Następnie mówiłem też, spodziewałem się, liczyłem na to, że jakieś TGV sfotografuję. Nie udało się. Może przejeżdżało, może nie przejeżdżało, nie mam pojęcia. Natomiast przypominam sobie z odwiedzin na dworcu, że ono mniej więcej na tych peronach w tym rejonie z reguły się podstawiało. Tutaj podstawiały się szynobusy z Königstein, tu się podstawiały te flirty, które mnie, nieznośne flirty, na które narzekam nad Renem, czyli Viasa, flirty serii 427 i 428, szynobusy z Königstein, może nawet z Bad Homburg, już nie pamiętam, tu gdzieś były też w tym rejonie, też w tym rejonie były właśnie TGV, dalej z drugiego końca, tu była na ostatnim peronie 430 się podstawiało, który jedzie do Wiesbaden, tu były puszpule często, a tu po całej szerokości puszpule, czasem szynobusy serii 442, szynobusy PES-y, no i przede wszystkim wszelakiej maści pociągi IC, czyli ze 101 i ICE. To wszystko podjeżdża na środek. I teraz, to co wyjeżdża z tej części, no to tu nie przejedzie. To nie ma szans wjechać tu na ten wiadukt. Zobaczcie, układ torowy nie pozwoli przejechać stąd tu, więc wszystko to, co z tej części dworca, co się tu podstawia, musi jechać dołem. I nawet nie środkiem, tak jak się spodziewałem, tylko dołem. Czyli dla mnie było to kompletnie niewidoczne, ja w to miejsce nie zachodziłem. Powinienem, chcąc to fotografować, powinienem tą dróżką zejść tutaj. Ona jest otwarta, nawet kiedyś samochodem tu zawracałem. No albo później, jak już zejdę tu, to nie wiem, czy tutaj się wzdłuż nie da.
Ale generalnie powinienem się pojawić tu, ewentualnie może, nie wiem, z tej łącznicy już sam nie pamiętam. I wtedy fotografowałbym wszystko to, co by tam podjeżdżało. Mi się wydawało, że to powinno być tu. Natomiast no, zapomniałem, że owszem, tutaj tym torem to coś wjeżdża w rejon, który mnie interesuje, tak? Pójdźmy dalej za tą linią, gdzie ona prowadzi. Co my tu mamy? Langen, Hessen, Egelsbach. Nie, no właśnie. Teraz właśnie widzę, że nie w tym kierunku, bo to, co mnie interesuje, to mnie interesuje kierunek lotnisko i dokładnie później kierunek na kolonię. A to wszystko wjeżdża tutaj tymi liniami. O właśnie, tu tymi. A żeby wjechało tymi liniami, to tu nie może. Owszem, z Frankfurter Zitbahnhof przejedzie, ale to są pociągi takie między innymi wagonowe typu Flixtrain, o którym wam mówiłem, które nie zajeżdżają na Hauptbahnhof, nie są zmiennokierunkowe, żadne Pushpule ani żadne ZT, tylko zwykłe klasyczne wagonowe, to tędy. A drugie, które mogą wjechać, to owszem z Hauptbahnhofu, ale jadące tędy, tym mostem. Tym właśnie mostem. Stąd no muszę jeszcze, jeśli chcę cokolwiek fotografować jeszcze ciekawego, co na Hauptbahnhof zajeżdża, ustawić się któregoś dnia na inne pociągi. Tutaj też prowadzi ta linia, która do Wiesbaden z tej strony Renu, stąd no, na pewno mam jeszcze troszeczkę do odkrycia. Owszem, najpewniej jest biegać po dworcu, po Hauptbahnhofie, ale z doświadczenia wiem, że jest to nieco stresujące, bez statywu, nie mam gdzie rozstawić statywu, bo po prostu wszędzie kręcą się ludzie. Z aparatem to po prostu można sobie biegać, DBZ Sicherheit nie zawraca głowy, nie ma zakazu, natomiast już ustawianie na statywie i nagrywanie to tak jak mnie poinformowała DBZ Sicherheit na przystanku Frankfurt Stadion, na to potrzeba pozwolenia. Jak zresztą w Niemczech na wiele, wiele rzeczy potrzeba na pozwolenia. Kraj, który posiada troszeczkę biurokracji, papierkowych kwitów. No, generalnie jest też temat filmowania osób, filmowania twarzy. Na przykład w samochodach niezbyt dozwolone są kamerki. Ludzie tutaj kamerek w samochodach nie mają, bo w przypadku takich nagrań ich wykorzystać w zasadzie nie można bez zgody osób filmowanych, stąd no, kwadratura koła, ale to w Niemczech niektóre rzeczy po prostu tak mają. To już nie temat tego filmu, żeby się nad tym rozwodzić. W każdym bądź razie włóczenie się, znaczy żeby stanąć na dworcu głównym ze statywem, to raczej słabo, z aparatem, żeby filmować pociągi, jeszcze ok, ale tak jak powiedziałem, z doświadczenia wiem, że jest to dosyć stresujące takie bieganie, bo nie można się skupić na żadnym składzie, trzeba błyskawicznie fotografować i biec do następnego składu, bo one odjeżdżają. Stąd nakręcenie filmu jest takie dosyć stresujące, skoro samo robienie fotografii często wiąże się z tym, że pewne składy odjeżdżają, zanim zdążymy do nich podejść. No dobrze, to chyba tyle mojego komentarza. Fragmencik właśnie z Frankfurtu, ruch wybitnie pasażerski, jak widzieliście sporo pociągów IC4, jakieś IC3, ICT, nie udało mi się żadnego złapać IC3 Neo, na to liczyłem, złapałem parę linków PES-y i z tego się cieszę najbardziej, szynobusy Vias z linii na Odenwald, to też mnie cieszy. A tak poza tym lokomotywy, które stały tam gdzieś przy szopie, to też poczytuję sobie za plus. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Za tydzień pewnie też coś będzie z Niemiec. Jeszcze w tym momencie nie wiem, gdzie się udam i co sfotografuję, co wam pokażę.
Ale to wy też zobaczycie za tydzień, a ja będę wiedział to za tydzień, za dwa, za trzy. Póki co dziękuję wam za obejrzenie odcinka. Zapraszam do oglądania innych filmów na kanale. Żegnam się z wami. Cześć. No a na koniec oczywiście jeszcze pokaz zdjęć. Są, jakie są. Lepszych robić nie potrafię.